Zimno na zewnątrz dla wielu osób oznacza jedno – smog. Zanieczyszczone powietrze to problem większości miast i wsi w Polsce. Doraźnym sposobem radzenia sobie z nim są domowe oczyszczacze powietrza. Do naszej redakcji trafił właśnie oczyszczacz z funkcją nawilżania Dyson PH04. Ta długa nazwa skrywa najnowsze dziecko inżynierów z Dyson. Zaawansowany oczyszczacz powietrza, wentylator i nawilżacz w jednym. Jak sprawuje się to nietypowe urządzenie? Sprawdźmy! Już na pierwszy rzut oka widać, że urządzenie może się bardzo podobać. Jego nietypowy kształt od razu budzi ciekawość. Dopiero z bliskiej odległości zaczynamy dostrzegać poruszające się dysze. To właśnie w tym miejscu jest wydmuchiwane oczyszczone powietrze. Oscylację można wyłączyć, ustawić na 45 lub 90 stopni, albo włączyć typ bryza. Wówczas sprzęt emituje przyjemny, zimny wiaterek. Ta ostatnia opcja w połączeniu z nawilżaniem może się przydać szczególnie latem, kiedy chcemy się ochłodzić i nie mamy klimatyzacji. Z tyłu urządzenia również są dysze, ale tu są one nieruchome. Jeśli wybierzemy tryb rozproszony, wówczas powietrze wydostaje się tylko z tyłu urządzenia i wtedy unikamy efektu bezpośredniego nadmuchu chłodnego powietrza. W tym miejscu warto podkreślić, że wydajność oczyszczacza Dyson to 1260 m3 na godzinę, czyli naprawdę dużo. Oczyszczaczem sterujemy za pomocą dołączonego pilota lub aplikacji na smartfony. Pilotem można ustawiać tryby pracy nawilżania i oczyszczania, oscylacje, tryby rozprowadzania powietrza, timer i tryb nocny. Wszystko jest wyświetlane na małym wyświetlaczu LED i pilot w połączeniu z ekranem urządzenia w zupełności wystarczą do codziennej obsługi. Fajną sprawą jest to, że pilot można zostawić na urządzeniu bez obawy, że spadnie, ponieważ ma wbudowany magnes. Urządzeniem można także sterować za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej na smartfony. Umożliwia ona dużo bardziej zaawansowaną konfigurację, a przede wszystkim daje możliwość podglądu wykresów, jak zmieniało się zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy. Wykresy są jasno i dokładnie objaśnione po najechaniu na ikonkę znaku zapytania. Aplikacja daje także możliwość ustawienia harmonogramów pracy i sterowania głosowego. Oferuje też bezpośredni dostęp do sklepu z częściami i akcesoriami. Warto także zwrócić uwagę na wysoką ocenę, jaka ta aplikacja ma w sklepie Google. To rzadko się zdarza w przypadku aplikacji producentów sprzętu. Widać, że wielu użytkowników doceniło możliwości aplikacji, jak i interfejs użytkownika. Wiemy już, jak sterować oczyszczaczem, ale w jaki sposób on w ogóle działa? Otóż powietrze tymi otworami przechodzi przez filtry, a następnie w zależności od ustawienia wylatuje z przodu albo z tyłu urządzenia tymi szczelinami. Jeśli rozbierzemy urządzenie, zobaczymy, jak przebiega proces oczyszczania powietrza. Filtr wstępny zatrzymuje wszystkie większe nieczystości, włosy i sierść. Filtr HEPA-H13 z wkładem węglowym zatrzymuje z kolei wszystkie lotne związki organiczne. Tyły PM10, PM2,5 i PM1, czyli tzw. smog, a także roztocza i pleśń. Ostatni filtr, katalityczny, rozkłada szkodliwy dla zdrowia formaldehyd na wodę i dwutlenek węgla. W dzisiejszych czasach niestety na każdym kroku mamy do czynienia z formaldehydem. Typowymi źródłami tego szkodliwego gazu w domu mogą być farby i lakiery, środki czystości, meble, zabawki, a nawet sprzęt elektroniczny. Filtr katalityczny regeneruje się samoczynnie, więc nie wymaga wymiany. Taka wielostopniowa filtracja w sprzęcie marki Dyson zapewnia wychwycenie 99,95% cząstek o wielkości zaledwie 0,1 mikrometra. Warto podkreślić, że wszystkie filtry umieszczone są w szczelnej obudowie, dzięki czemu nie ma możliwości, aby zanieczyszczenia przedostały się z powrotem do pomieszczenia. Jak już wspomniałem wcześniej, nasz oczyszczacz potrafi także nawilżać powietrze. Jego wydajny system zarządzania wodą i 5-litrowy zbiornik zapewniają ciągłe nawilżanie, aż do 36 godzin. Warto tutaj także zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, technologia nawilżania to ewaporacja, a nie ultradźwięki, co zapobiega osadzaniu się pyłu mineralnego z wody w pomieszczeniu i nie przeszkadza zwierzętom domowym. Po drugie, w zbiornik wbudowana jest lampa UV, która usuwa do 99,9% bakterii znajdujących się w wodzie. Urządzenie wyposażono też w tryb głębokiego czyszczenia,
które aktywuje się jednym przyciskiem. Funkcja ta odkamienia układ, a gdy oczyszczacz będzie je potrzebować, sam nas o tym powiadomi. Czy warto kupić oczyszczacz z funkcją nawilżania Dyson PH04? Sprzęt może nie jest tani. W momencie tworzenia tego wideo jego cena w oficjalnym sklepie producenta wynosiła prawie 3800 zł. To nie jest mało, ale w tej cenie dostajemy nie tylko bardzo zaawansowane urządzenie z genialnym poziomem filtracji i wysoką jakością wykonania, ale także z masą certyfikatów oraz, co ważne, z pozytywną opinią Instytutu Matki i Dziecka. Przy pomocy zainstalowanych 3 czujników oraz aplikacji na telefon możemy na bieżąco śledzić stan powietrza w naszym otoczeniu i odpowiednio reagować. Trzeba także pamiętać, że urządzenie nie tylko oczyszcza powietrze, ale także je nawilża, wentyluje pomieszczenie i usuwa formaldehyd. Trudno znaleźć urządzenie o podobnej budowie i funkcjach, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nie tylko filtr HEPA, ale także cała obudowa urządzenia spełnia warunki szczelności H13, co zapobiega powrotowi nieoczyszczonego powietrza do pomieszczenia. Każdy, komu zależy, aby oddychać czystym powietrzem, jest alergikiem lub ma małe dzieci, powinien rozważyć zakup takiego urządzenia.